Nazwy znacie? Co, jak, gdzie? O, co? Nie, no dobra, dobra. Ogólnie na to praktycznie nie ma kolu, bo nikt tu nic nie robi nigdy. No to trzeba uważać, co na spaje, zwykle spaje są tutaj. Tu. Gdzieś tu. Częściej spaje są na tym. Na tym kamieniu. I jak pójdziecie z dwóch stron, to możecie spaje złapać dość łatwo. Jeżeli będziecie tam w miarę czekować różne miejsca. Deal jest taki, że na początku na ataku wszyscy idą na A prawie. To znaczy cała flanka idzie na A. Sniper stoi tutaj. Nie wychodzi ani trochę bliżej, bo jak wyjdzie tutaj, to z tego spotu się dostaje. Tam powinien zawsze sniper grać na obronie. Czyli sniper tu gra. Demo próbuje podpuszować. Hank może postawić duże centry tutaj. Ale może najpierw zbudować sobie centry. Pójść skapować A i potem cofnąć. Ogólnie deal jest taki, że oni nie powinni holdować A, czyli jak pójdziecie tam scoutem. Scoutem, spajem, soltem. Czym tam jeszcze, ewentualnie tym engiem. Bo skapujecie za frikot. I tak, jak macie A, to gra się zwykle tak. Tak jak mówiłem, sniper jest tutaj na overheal, medic nie pikuje. Temu stara się spamować długie sticky, jak Hank postawi tutaj trzeci level centry. To heavy, demo i salt idą tędy. Medic zostaje ze sniperem i Hankiem. Sniper próbuje zduelować ich snipera. W tym czasie, jak to centry jest stawiane, spy powinien spróbować przemknąć się jakoś albo dropem tutaj, albo mainem i spróbować pójść po snajpera. Tak, jak wam się uda snajpera ściągnąć i oni są blisko, to możecie strajdować w mainie. Jak zajmiecie snajpera, ale oni są gdzieś dalej, to proponuję przejąć górę najpierw. I tutaj głównie powinien być heavy salt. Ważne, żeby nie paść i żeby sprawdzić, czy to jest teleport. I czekacie, aż z dołu wyjdą. Jak przejmiecie górę, czekacie, możecie nawet cofnąć po buffa trochę, wziąć buffa, dopiero wyjść. Jak wejdziecie piersi górą, zanim tam się dołem wejdą, to was po prostu rozjadą. Także nie warto. Czyli co, tutaj musimy najpierw sforcować meda, żeby użył, czy... Czy może zrobić jakiś sakwaj? Ogólnie plan jest taki, że jeżeli macie dobrego snajpera, to on tutaj powinien wyciągnąć demo. Jeżeli nie wyciągnie demo, może piknąć ich snajpera, bo upewnić się, że snajpera tam nie ma, tak? Czyli razem ze spajem, spaj koluje, gdzie ten snajper jest, po tym jak kapnie się. Jeżeli jest na górze, no to medyk wiadomo nie wchodzi. Jeżeli snajper zostanie odepchnięty, to medyk może nawet podejść sobie z healami. Demo trzyma tego spota. Możesz położyć jako demo tutaj sobie sticky na blisko. Po prostu upewniać się, że oni nie zraszują wam meda, tak? Bo demo na obronie. Shoulder pikuje tutaj, naciąga sticky i strzela w meda wam zwykle, albo pipe spamuje, nie? Także tutaj sobie sticky upewniać się tylko, że nie puszują, ewentualnie pikować lekko, ale nie spikować tego spota, nie? Czyli dalej niż tu nie iść, nie? I jak macie górę już. Tak, bo na górę raz idziecie suicide'em, nie? Czyli heavy, salt, żeby pyro tam iść też. Jak tam we trzech pójdziecie, to powinniście spokojnie ściągnąć ich solda i ich heavy'ego, nie? Bo wy macie buffa, oni będą mieli gorsze healy trochę. Tu zwykle tylko heavy stoi, także nie dajcie się mu zaskoczyć i tyle. Jeżeli tutaj się nic nie dzieje i demon nie jest agresywny, to nawet wasz demon może podejść tutaj i tam pospamować chwilę. Ale to wtedy musicie zostawić pyro na mainie, nie? Ogólnie zawsze ktoś musi patrzeć maina. Najgorsze, co możecie zrobić, to wszyscy się wieprzyć górą. Z medem. Oni zobaczą, że idziecie. I demo sobie wejdzie. Może wam... da ściągnąć na dwa pipe. Także to...
Nie polecam. Także co musicie zabić tutaj? Jeżeli ich demo będzie pikował zbyt agresywnie maina, no to wasz snajper powinien go ściągnąć, plus centry. Spokojnie może spamować rakiety w tego spota i obijać demo, nie? Aż odpuści. Jeżeli pikniecie snajpera, no to spokojnie możecie rotować healę tutaj. Po prostu spróbować ich przespamować, bo oni nie będą mieli na przykład spamu oddziałka w tym spocie, nie? Także oni będą musieli odpuścić. No i ważne, żeby górę przejąć. Najważniejsze, żeby heavy'ego zabić, bo to jest ten suicide, nie? Czyli od razu jak wy kapujecie A, to możecie puścić te trzy osoby, żeby heavy'ego ściągnęły i teleport, jeżeli tam jest, nie? Bo tutaj są szybkie respy na jedynce, także. Czy na ataku ogólnie. Co do solda, czy dobre jest branie direct hita na tę mapę, przynajmniej na tę część? No a tak, jeżeli macie duży problem z centry, ale direct hit jest słaby raczej. Nie polecam. Okej. No bo tutaj zwykle sold z kończem gra. Właściwie na każdym punkcie poza... No na każdym punkcie tak naprawdę, na ataku gra z jakimś kończem albo innym banerem, więc czyli w sensu jest direct hitem grać. Coś w stylu Black Blocks plus kończ, tak? Tak. Nawet lepiej niż kończa jest mieć batalion backup, także... Czy to uwzględnić, no bo sentry tutaj zawsze stoi gdzieś, nie? Zawsze sentry na tej mapie stoi tak, że blokuje wam combo, czyli jak Salt pójdzie z combo i odpalił batalion, to możecie wejść w to sentry bez Ubera, nie? Jeżeli macie problem z puśnięciem tutaj, to znaczy wasz sniper sobie stoi tu, przyciskacie ich trochę, ale nic nie możecie zrobić, to się robi tego trika. Połowa osób robi to samo co zwykle. Flanka trochę pushuje. Trum. Sniper. Wyjdzie tutaj. Full body naciąga. I tak wcelowany skakuje, nie? Czyli w ten znak celuje. Spokojnie może body medykowi wsadzić. Zwykle medyk stoi w tym spocie, także nie jest w stanie się obronić przed sniperem, nie? Tak, tylko to musi być skolowane, że jest robiony forward hold. Znaczy... Jeżeli oni nie będą grali tutaj, to tak naprawdę wy macie bez Afriko. Bo nie da się tego scholdować stąd, chyba że ich snajper jest naprawdę nie wiadomo jak dobry. Jeżeli oni nie grają na blisko, to po prostu przejmujecie sobie górę, nie? Przejmujecie sobie górę, czyli hile idą na górę najpierw, zabijacie tego heavy'ego czy kto tam gra na górze. Hile wracają na dół. Medyk gra tutaj blisko. Po prostu ich spamujecie z dwóch miejsc. Nie? Ja tym medem nie wychodzę w ogóle, dopóki nie odpalę, czy... Jeżeli są blisko, to nie wychodzisz stąd, nie? Mhm. Dopóki snajper żyje i demo żyje, nie wychodzisz, nie? Chyba że jest call, że demo cofnął, sticky wybuchły, nie, snajper nie żyje, no to sobie wychodzisz, tak? Ale ogólnie to czekasz, aż twój team piki zrobi, nie? Czyli nie wychodzisz stąd, patrzysz w plecy głównie. Jeszcze jedna jest rzecz, którą można zrobić, to znaczy jak wam nie będzie szło na B i nawet tam skakanie z dropa nie pomoże, to możecie zrobić z takiego, że kapniecie A, popróbujecie trochę, to B nie będzie szło, to wyślecie cały team tędy, nie? Cały team tędy. Medyk nie będzie się wpychał ze wszystkimi. Nawet nie tyle, żeby e-kapować, tylko po prostu, żeby wszyscy spróbowali tędy pusznąć, nie? Jeżeli oni mają agresywne centry i oni nawet usłyszą kola, że wy rotujecie, to najprawdopodobniej będą gdzieś tutaj. Wy będziecie wchodzili w konekta i możecie im meta nawet zabić czy sforsować. Okej, okay, a co w przypadku, gdy pyro stoi, pyro stoi na wejściu i to? Klika prawy myszek? Znaczy tak, jeżeli robicie tego suicida, to w sumie was to mało obchodzi. Rushuje się go, nie powinno go tu być, bo deal jest taki, że wy po prostu przyciskacie B, potem jak najszybciej rotujecie naokoło. Możecie nawet zrobić fejka, to znaczy zostawić tutaj meda i demo, bo to głównie chodzi o klasy takie jak Salt, Pyro, Scout, żeby weszły connectem, nie? Mhm. Także możecie combo zostawić tutaj, to oni raczej nie zrotują wszyscy tam. A, czyli chodzi o to, jakby o to, żeby oni cały czas mieli wrażenie, że combo tutaj cały czas próbuje coś wejść, ale tutaj z tyłu tak, jest jakiś szybki rush. A ludzie się suicidują, po prostu puszują flankę i jest ich dużo więcej niż przeciwników na flance i przejmujecie connecta, nie? Okay. To nieważne, jak padniecie tutaj, to nieważne, żeby spróbować jakiegoś demo medyka sforsować albo demo zabić, nie?
A robiliście coś takiego na przykład, że w tym samym czasie co wchodzi właśnie flanka z tej strony, to wchodzi też combo z przodu? Żeby tak Z zamknąć B. z drugiej strony? No. To działa, jeżeli flankę wyciągniesz. Jak nie wyciągniesz flanki, to twoja flanka sobie wchodzi tutaj, oni nawet heavy'ego postawią w konekcie tylko. Będzie sobie spamował punkt. Medyk może sobie tu grać czy coś. Zresztą może trzymać z przodu. Problem jest taki, że musicie ściągnąć solda albo scouta, żeby coś takiego zrobić, nie? Chyba, że wasza flanka jest dużo, dużo lepsza i po prostu wejdą w nich i wszystkich pozabijają, tak? No ogólnie to jest dobry pomysł i tak się gra na tej mapie. Tylko nie zawsze to jest możliwe. Jakby nie możesz wymagać od swojej flanki, że oni wejdą i zaczną kapować E, jeżeli ich flanka żyje, bo oni mają po prostu lepsze pozycje, nie? Tutaj sobie Sold gra w resapie i on może tego scouta spawnować z rakiet z Afriko, nie? Także jeżeli ich flanka gra agresywnie, no to możesz spróbować zbuffować swoją flankę i nie wiem, puścić im na przykład Pyro z nimi, żeby spróbowali to przepchać, a wy sobie tam będziecie czekać na B, nie? Tylko mówię, no to jest o tyle nie najlepsze, że musicie liczyć na to, że wasza flanka powyciąga ich, nie? Dobra, dobra, w takim razie załóżmy już, że ten case z B już jest powiedzmy przejęty, mamy B, co teraz? Ja wiem, że tutaj się zawsze pojawia parę opcji, bo niektóre teamy stawiają na przykład działko na E i od razu próbują przejmować E, niektóre teamy robią całe ABCDE. Nigdy nie grajcie pełnego E, chyba że nie macie czasu. Jakby to nie jest warte, szczególnie na tym poziomie, na którym gracie, bo to jest taki gamble, że to... No nie warto, no chyba że team jest dużo lepszy i chcecie ich zaskoczyć. W sensie... Bardzo ciężko jest zrobić dobry e-push. Jakby musicie wyciągnąć odpowiednie klasy, każdy musi perfekcyjnie holdować swoje spoty, nie? Bo... Jak nie kapniecie nic poza B, to oni mają cały czas dobre respy tutaj, nie? I oni mogą po prostu blokować E tylko spamując, także... Ciężko jest to zrobić. Więc tak, kapujecie B. Uważajcie na snajpera na topie. Snajper najprawdopodobniej, jeżeli przeżył, będzie cofał tędy i będzie patrzył sobie tego spota w ten sposób, nie? Co na to zrobić? Kapniecie ten punkt i chcecie szybko spuszować, bo dużo ich nie żyje, no to po prostu puszczacie waszego heavy'ego z fistami. Ja mam pierwszy... Ja telefon ma. Pół minutki. No dobra, jestem, sorry. Więc tak, jak B kapniecie, no to jeżeli snajper żyje, nie rushujcie connecta wszyscy, szczególnie wasz medyk nie może wejść tutaj pierwszy, nie? Albo demo, jakby. Nie jest warto, nie? Jeżeli wasz heavy żyje, to puśćcie pierwszego heavy'ego. Ich snajper będzie musiał się cofnąć, no bo będzie mógł dużo zrobić, tak? Nawet jak będzie strzelał heavy'ego, to heavy może spokojnie sobie przejść dotąd. Jeżeli demo żyje, zwykle jest trap tutaj, to też proponuję robić tak, że po prostu wypchniecie ich snajpera, znaczy wasz heavy na przykład zbejtuje strzał, wasz snajper wychodzi nabufowany, snajper już tego nie patrzy, nie? Sprawdzacie to, sprawdzacie przede wszystkim to. Czyli puszczacie waszego heavy'ego z fistami tutaj może rozkręcić minigunę. Są spaje gdzieś z tyłu są, ale co? I wtedy wasz medyk wchodzi, nie? Czyli supra, ty czekasz po prostu na info, że snajper już tego nie patrzy, nie? Do tego momentu się nie wpychasz konektem, bo to nie ma sensu. Jeżeli oni trzymają konekta, nie odpuszczają, na przykład ich snajper zabił waszego snajpera, no to sobie podejdźcie górą. Salt i demo. Tędy, nie? Demo może sobie rzucać sticky stąd. Salt może podejść blisko. Może postrzelać, poczuć bandera i spamować to.
I no oni będą musieli oddać to albo sforsować, bo po prostu się nie da, to jest zbyt duży spam, nie? Także wchodźcie górą, nie? I jak wasze combo wchodzi connectem, zawsze dobrze jest jak Salt idzie sobie górą, nie? Nawet jeżeli oni tam mają tylko kilka osób w connectie, to zawsze są jakieś pukistyle. Nie przypniecie connecta, to deal jest taki. Macie A, macie B. Wasz scout. Punkt. O. Jeszcze ja chciałem wrócić do BC. Co w przypadku, jeśli tego BC nie jesteśmy w stanie przepuszować? Czy opłaca się wychodzić całym kombem z C? Że co, że zeskakiwać tu tak na nich? Nie będzie trzeba raczej. Chodzi o to, że oni, żeby zablokować C, muszą was kontestować. Jeżeli oni tu będą z działkiem siedzieli po prostu w tym miejscu, nie? To nie mogą tego zrobić. No zaspamujecie ich spokojnie. To jest tak cienki korytarz, że nie ma opcji, że ich nie sforsujecie. Chyba, że, nie wiem, nie umiecie strzelać i strzelać po ścianach tutaj, tak? A jeżeli mają wyjebane w ten korytarz i po prostu siedzą na cepu... Po prostu zeholdują? No. No dobra, to jest trochę bardziej tricky, ale to nie jest najlepszy hold na C. Znaczy tutaj głównie na snajperze polegacie. Wasz demo idzie górą, medic idzie górą, snajper idzie górą. Snajper musi ogarnąć sightline'y tutaj, nie? I dobrze za tymi rokami grać. Ja medem no tak, po prostu za tym rokiem się ustawiam, tak? Czy w ogóle nie wychodzę za rogu i tak jakoś wyjdziesz, na kutaka? To możesz dostać bułę, nie? Tak. Aha, czyli snajper musi podejść do mnie po prostu, albo tak na taką dużą odległość stać. Tak, nie grasz na blisko, jakby nie przechodzisz przez te drzwi, bo może snajper stać tam w rogu, nie? Mhm. A jeżeli oni to holdują, tylko problem z holdem C jest taki, właśnie wy tu sobie wstawiacie combo, nie? Tędy. Znaczy demo, heavy, snajper, medic. Podczas gdy puszczacie sobie flankę na E, nie? I wy sobie kapujecie E. I oni, zanim z C przyjdą tutaj, to im zajmuje dość długo, nie? Jeżeli oni próbują iść dołem, to możecie ich spokojnie zaspamować z tej pozycji, w której jesteście w combo, nie? A jak idą przez respa, to wasze combo może po prostu podejść na C i zacząć kapować C. Jak dobrze zagracie na tej mapie punkty, to nie ma opcji, że oni będą trzymali naraz E i jakiś drugi punkt. Po prostu nie jest to fizycznie możliwe, jeżeli dobrze rotujecie. Także jak przyjmiecie ten konektor, to zawsze puszczacie scouta na punkt. Jeżeli jest problem, bo na przykład mają agresywne centry, to spokojnie wasz demo może na przykład podejść tędy i zaspamować to centry, wasz spy pójść. Jakby zdejmijcie centry najpierw, upewnijcie się, że macie kogoś z flanki kapującego ten punkt, nie? To nawet spy może wskoczyć na punkt. Tędy, jeżeli dobrze skacze, także... To jest do poćwiczenia. Upewnijcie się, że da się kapować E, nie? Bo też to znowu jest problem i to jest problem nawet w prem czasem, że się mówi, no czemu flanka nie kapuje, czy coś, a tu jakieś działko stoi, czy combo mają w ogóle na E, nie? Że upewnijcie się, że flanka może kapować. Wy wtedy podchodzicie, nie? Jakby nie polecam wchodzić tędy, jeżeli chcecie skapować C albo ich przycisnąć. No bo stąd się nie da wyjść po prostu, tu musicie użyć od razu Ubera, nie? Dlatego lepiej podejść w górę. Tutaj możecie na przykład heavy'ego obstawić, nie? Czyli wasz scout sobie kapuje. Wasz heavy sobie siedzi z Tomisławem najlepiej tutaj. Jak oni próbują rzucić... Często heavy gra tutaj na przykład, nie? Jak oni próbują puścić kogoś do blokowania, czyli na przykład heavy'ego puścić tutaj, nie? I reszta idzie spawnem, to ten heavy może spikować spokojnie tych, którzy raszują, tak? Czyli musicie mieć kontrolę nad tym... ...efektem. Okej, okay, czyli kapujecie B, czyścicie konektor, albo idziecie stąd, jeżeli ich jest mało, albo idziecie górą. Jak konektor jest czysty, buffujecie scouta, buffujecie spaja na przykład. Jak ewentualnie może pyro może skoczyć na punkt. Buffujecie okay te klasy i wchodzą na punkt. I tak, jeżeli macie przewagę, to możecie nawet tędy sobie zraszować. Jeżeli nie, no to buffujecie ich w tym miejscu. Te combo idzie sobie górą. Czekacie, aż będzie cap time na E. Zaczyna się tu wchodzić, wasz snajper pikuje pierwszy, nie? Czyli demo, dyk, snajper. Górą wchodzą z jakimś pyro może. Mówię, heavy'ego spoko jest zostawić w konekcie, jeżeli jest przyjęty. Dobra, czy coś równolegle się dzieje na White Roomie?
White Room nie jest wam potrzebny tutaj. Jakby to... Czyli tak jakby, jeśli zajmujemy się B, C, no to w ogóle nie robimy nic w White Roomie. Polewacie White Room. Deal jest taki, że wygracie tą część mapy, nie? Nikogo nie puszczacie, ewentualnie no, was spy może tam poczekać na ich flankę na przykład, nie? Czyli możecie puścić spy'a od A, żeby tu poczekał, jak ich flanka holduje White Room, nie? Się zdarza, że oni holdują sobie na C, a mają flankę tutaj, tak? No ale to jak... No ogólnie nie gracie White Room, tak? Czyli czyścicie BC, buffujecie flankę, upewniacie się, że nic nie patrzy punktu, to znaczy sentry nie patrzy punktu, bo wszystko inne to flanka może wam załatwić, nie? Pistolci sobie skaczą na ten punkt. Macie kogoś w konekcie, macie większość osób na górze, nie? Jak przejmujecie C, po prostu zeskakujecie sobie i idziecie najlepiej tędy, nie? Czyli blisko ściany. Wasz demo z góry. Skacze sobie. Nie mam tego. Wasz demo z góry skacze sobie tutaj. I stikuje respa przez tego spota, nie? Jeżeli nie ma tu heavy'ego już, nawet stąd, tak? Upewniacie się, że nie ma heavy'ego, czyli demo sobie idzie tędy, spamuje tego spota. Ten skacze tam. Jak wasz demo jest na górze, naciąga sobie sticky i stikuje respa, nie? Tylko ważne, żeby nie wchodził za blisko tutaj. Jak zestikuje respa, to wasz demo może nawet zagrać sobie z tego spota. Po prostu patrzeć respa, nie? A, przez okienko. Tak. Ale wskakiwanie tutaj jako demo jest bardzo dobre, tylko musicie się najpierw upewnić, że nie ma heavy'ego. To znaczy wasz demo najpierw sobie idzie tędy, spamuje ze dwa sticky, potem skacze, nie? Czasami jest tak, że zamiast A co jeśli jest w korytarzu? Tutaj sentry, ale jeżeli mają sentry tutaj, to przegrali. Wasza flanka sobie spokojnie kapuje E, jakby to jest bardzo słaby deal. Dobra. Jak sentry jest tutaj, to po prostu spamujecie je z dołu, nie? Ale w środku koridora jeszcze może być heavy, ale to po prostu przez okno się zobaczy? Bo tam, w sumie tam jest taki punkt, w którym tego nie widać, to pomiędzy tymi oknami. No tak, ale zauważ, że jak skoczysz tutaj, jako demo, i nie wejdziesz tutaj, nawet jak heavy'ego zobaczysz, to możesz uciec. Dobra. Mówię, no spamujesz sticka, kaczesz tam, nie? Tak Shaggy zawsze robił. Że on sobie skakał tutaj i stickował respa, nie? I wtedy oni nie mogą blokować C, po prostu nie są w stanie, bo muszą załatwić demo, a demo nie załatwią, bo jest... Ma taki długi czołg tutaj, tak? Może sobie po prostu sticki pod dupę kłaść i tyle, nie? Tak, taki bufor. Także polecam, jak kapujecie C, to demo sobie skacze tutaj, nie? Czyli demo nie idzie z combo sobie górą, nie idzie tędy i nie stickuje tutaj, nie? Bo to trwa długo i... Ciężej kogoś złapać, nie? Także tutaj. Jak kapniecie C, to zależy. Jeżeli dobrze wam idzie na E, to znaczy wasza flanka nie padła. Macie jakiś cap time, sobie cofacie tędy. Gracie punkt, nie? Jak jest gorzej, możecie spróbować przejść sobie górą. Ogólnie najczęściej się cofa po prostu do connecta i próbuje pomóc flance. Ewentualnie można iść tędy. Trzeba uważać na snajpera w tym spocie. Tak, jeżeli idziecie górą, to snajper, jeżeli jest dobry, będzie tutaj. I będzie w stanie oddać jeden czy dwa strzały, zanim przejdziecie, nie? Także uwaga na to. Potem snajper może być tutaj. A jeżeli robicie to, to po prostu idziecie tak, jak mówiłem. Możecie zastikować tutaj respa i gracie punkt, nie? Albo a się zrejdujecie z nimi w White Roomie, ale to a już... A heavy się ustawia na górze na po prawej stronie, na tym podejście? Tutaj heavy. Okej. Okay. Jak blokujecie im tego respa, nie? Jak nie macie dekapniętego... Czy to miejsce ma nazwę? To? To ja wiem. A tam, tutaj bardziej no. O to tu, gdzie stajesz, jest... Wiesz co, wydaje... No to jest sentry spot. Dobra. Nie grałem z Extra Solarem, to oni kolorowali to jako power spot. A no zdarza się, że tak kolor. Prawda. W każdym razie, jak próbujecie ich zamknąć, nie? Czyli jak zwykle od konekta, tak jak mówiłem, nie? Czyli cofacie się po prostu z tego C, combo idzie tędy. Uważacie snajpera w okienku. To jest najczęstszy spot. Najlepszy spot, czyli on będzie sobie stał w okienku i próbował was wyciągnąć. Ewentualnie może być tam, nie? Tutaj spy powinien skolować, gdzie jest snajper. Przejmujecie.
Najlepiej przejąć prawą stronę. Czyli sobie przejąć topa, postawić Heavy'ego tutaj na górze. Medyka gdzieś tutaj, nie? Wasz snajper może iść nawet okienko w tym momencie. Bo z okienka może patrzeć White Room tutaj, nie? Pod takim kątem dużym. Albo może sobie patrzeć ich okno i respas tutaj, nie? I tak, przyjmujecie topa. I tak, wasz demo powinien teoretycznie stickować sobie tego respa najlepiej. Ale jeżeli combo jest tam, wasz demo może też grać z punktu. Jak macie medyka tam, po prostu stickować to, nie? Jeżeli oni użyją, to wasz medyk powinien zrotować też użyć na demo, nie? To są jakieś 2 sekundy, nie wiem, 1,5 sekundy, żeby do demo dojść, tak, że demo powinien po prostu nie wchodzić w nich, nawet jak ich sforsuje tutaj, nie? Całkiem spoko są sticky na tych drzwiach. Ty po prostu sobie naciągasz sticky, stawiasz na drzwiach i jak oni próbują wychylić, to kogoś getujesz. Na co trzeba uważać? Oni mogą blokować z dwóch spotów, albo stąd, albo z White Roopa, nie? Musicie mieć kola, gdzie jest combo. Jeżeli combo jest w BC, to powinniście obsadzić jakiegoś Pyro albo Heavy'ego tutaj, nie? Ewentualnie Sentry postawić w tym spocie. Zanim będziecie kapować. Jeżeli są w White Roomie, to po prostu przejmijcie topa. Jedna osoba może to patrzeć, nawet tank może patrzeć to z punktu, jak kapuje, nie? To nie jest też takie ważne, jak combo jest tam. I wasz Pyro gra blisko tego miejsca, gdzie jest combo, to znaczy stara się, jeżeli combo jest na przykład w White Roomie, wy macie tutaj setup, to Pyro stara się grać gdzieś tutaj, nie? Po prostu blokować punkt, blastować i ewentualnie wziąć tego Opera jakąś. Co jeszcze? Jeżeli oni sobie tam siedzą w tej White Roomie i blokują E, wy jesteście tutaj, macie takiego średniego trade'a, możecie po prostu pójść na D, obstikować tutaj i sobie kapować, nie? Mam pytanie odnośnie tego korytarza do power spota. Tutaj często chodzą snajperzy i co, ja mogę tylko tak naprawdę wejść do tego pokoiku przy power spocie, tak? To jest inna rzecz, którą mogę zrobić. Medykiem jesteś? Tak. Wiesz co? Jeżeli grasz tutaj, to on widzi tylko twoje nogi. Jakby to też zwykle nie jest problem, jeżeli snajper jest tam, to zwykle ktoś jest na tyle blisko, żeby go zraszować, nie? To ma jeden albo dwa strzały maksymalnie. Co możecie zrobić, to wasz spy może po prostu postarać się nie paść, nie? I trzymać sobie jakąś taką pozycję, tak? Jak wasz spy będzie gdzieś tutaj, to jest w stanie kolować dokładnie, co idzie tam, nie? Mhm. Tutaj info jest bardzo ważne, no jeżeli masz info, że snajper jest w White Roomie, no to możesz sobie spokojnie grać tutaj, nie? Tak, czyli reagować na to, jakie są kole, czy nie? Bo ta mapa jest strasznym rakiem, jeżeli nie gracie tego, takie step by step i każdy gra jakieś tam swoje rzeczy, nie? Dobra, to tak, na E. Macie deskapowane, to oni mają dwa spoty, z których mogą iść, nie? Oni mogą iść albo tędy, z góry, albo z connecta, no i wtedy właśnie wasz spy jest bardzo ważny, żeby skolował, z którego miejsca oni idą i żeby wasze combo obstawiło to, nie? Znaczy, że jak spy koluje, że oni nie idą sobie od D, tylko idą od C, no to żeby wasz demo już miał gdzieś tutaj sticky, nie? Nim przyjdą, ale zwykle wasze combo dalej holduje tutaj, nie? Znaczy demo sobie trzyma ten korytarz. Jak stara się trzymać demo w miarę. Pować, heavy gra na topie. I tak dalej, flanka gra punkt, nie? O. Nie, no spoko. To by było wszystko do ataku. Jakieś pytanie do ataku? Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego, gdy holduje team na PC. Ja po prostu nie wychodzę z... może inaczej. Team holduje White Room, my jesteśmy kombem w BC. Że tam tak holdują, tak? Tam holdują, tam często jest po lewej snajper. Ja nie wychodzę, dopóki i snajper nie będzie zdjęty, czy...
W sensie, no właściwie jaka tak, jest kolejność jak... tutaj? Że co, że mam dać po prostu fulla snajperowi do momentu? Tak, stakujesz swojego snajpera i czekasz, aż piknie ich snajpera. Ewentualnie czekasz na spaja, zrobi pika, no i wasz demo może pójść agro, nie? Jeżeli oni są pasywnie, to wasz demo może spokojnie zrobić coś takiego, że po prostu przejdzie tędy i wejdzie agro w nich i spróbuje ich sforsować, nie? I nawet jak padnie, to wy po prostu gracie pasywnie i czekacie na respę, nie? Okej, okay, no ale jeśli... tak, ty nie wychodzisz z nich, nie? Jakby dobra. Ty nie wychodzisz, dopóki snajper żyje. Jeśli holdujemy tutaj strasznie długo i się robi taki z tego stalemate, to opłaca się twoim zdaniem robić jakieś wymiany? Jeżeli nie macie D, no to po prostu idziecie po trade'a tutaj, tradujecie się z nimi i próbujecie przejść punktem na D, nie? Okej. Okay. Jeżeli przejdziecie punktem, znaczy jeżeli oni się stradują w tym miejscu, nie? Bo najczęściej oni sobie siedzą tutaj i tutaj użyją, nie? Mhm. Czyli wy użyjecie nawet pierwsi na nich, powiedzmy, że ich snajper będzie zabity albo wypnięty, wy sobie tu robicie, nic nie kapujecie, bo oni blokują mnie, macie problem, tak? Jest właśnie jeszcze taka strategia w takim momencie, że scout może pójść od tyłu na nich, nie? I spróbować medyka sforsować. Jak jest dobry scout, to czasem działa, nie? Czyli pójść sobie... Wtedy Frida. Około. Tak Wilczak robił i to działa całkiem dobrze. Tak... No ale tak, możecie sobie strajdować, ważne żebyś nie dropnął tutaj, nie? Nawet jak użyjesz w tych drzwiach, powiedzmy, że snajper patrzy, użyje sobie w tych drzwiach, wasz demo skoczy na sticku czy coś, podejdzie tutaj, powinniście ich sforsować za każdym razem, nie? Ty nie idzie zbyt agro, oni używają, będzie poczekać, że się cofną, albo od razu, jeżeli nie będą zbyt agresywnie zuberęszli, przejść punktem, bo już będą rampy, nie? Przejść punktem sobie na D, bo wy jesteście szybciej. Z Heavy demo Pyro. Jeden z was może zostać, na przykład Heavy może zostać na punkcie, nie? Popatrzeć chwilę, wy sobie przychodzicie. Dobra, a co się dzieje z tymi ludźmi, którzy właśnie użyli na wejściu do White Roomu po lewej? Że od nich, czy od No tak, no bo już może sforsowaliśmy tego Ubera, no i jesteśmy w trakcie Ubera i... No tak, to wy cofacie trochę, tak? Mhm. Próbujecie w tym momencie, jak cofacie, najlepiej jak na przykład na Pyro sobie użyjesz tutaj wtedy, nie? Czy wasz demo sforsował, wasz demo sobie może odskoczyć na stylu gdzieś tam, albo po prostu uciec, nie wiem, stąd skoczyć tam. Wasz Heavy może już iść punkt. A wasz Pyro gra tutaj jeszcze, nie? Nawet jak kończy mu się Uper, to gra i próbuje ich zatrzymać w tym miejscu, nie? Bardzo okay, ciężko czyli to jest takie granie na zwłokę, żeby zablokować team, który jest w White Roomie, by mój tak, team mógł być bardzo mógł ciężko jest dobrego trade'a stąd zrobić, jeżeli wy macie Pyro, nie? Bo wasz Pyro naprawdę może grać wokół tego słupa, może grać wokół tego słupa, nie? Demo nie jest w stanie go zaspamować za bardzo. Tak, i Heavy też nie jest w stanie do niego strzelać, jeżeli sobie dożyje tutaj, więc... Możecie zrobić coś takiego, no. Ewentualnie, jeżeli padniecie wszyscy, nie? Bo jest opcja też taka, że oni będą mieli dobrego Ubera, was zabiją wszystkich. Następnym razem nie idziecie z BC, tylko idziecie stąd. I puszczacie flankę naokoło, żeby spróbowała ich złapać na D. Za wasze combo sobie idzie tędy. Stakujecie healę na demo i snajperze, głównie na demo. Demo idzie pierwszy, próbuje zrobić dobry damage i próbujecie tutaj się strajdować, nie? Okej, okay, czyli tutaj jeśli wchodzę na Uberze, to zostawiam jeżeli... sobie go z tyłu i wchodzę na Pyro demo, tak? No tak, głównie demo, starasz się solo na demo zrobić. Dobra. Jeżeli macie problem tutaj, problem? Tak, i chcecie zrotować, was zabiją albo coś, nie? Także... Chcę obrona nasza pomoże. Mhm. No, jeszcze, jeśli wychodzisz od 20, to zostało 6 minut. No, co akurat? To tak, sentry tutaj. Snajper tutaj, snajper sobie patrzy przez tego spota. Jak cofa, to może potem pikować stąd, nie? Ale snajper was stara się przejmować górę i za każdym razem grać tego spota, chyba że oni są blisko, no to wtedy sobie cofa, nie? Drugi dobry spot na snajpera, jak oni już wchodzą, jest tutaj. Czyli gra sobie te headshot spota. Tutaj musi uważać tylko na spaja, nie? Także Eng może go spajczykować. Jak gracie blisko, wasz demo gra agresywnie. Czyli wasz demo sobie stawia dwa sticki tutaj i spamuje pipami, nie? Stara się nie wchodzić głęboko, tylko pikować trochę, spamować, nie? Tego typu, nie? Masz sticki tutaj, jeżeli oni są dalej, widzisz, to możesz sobie naciągać sticki, nie? Jeżeli oni idą górę, spamujesz pipy tutaj, nie? Tak. Wyspadają na nim na schodki. Dobra, wasz heavy gra topa.
Tomisław czy minigun? Wydaje mi się, że minigun jest lepszy w większości przypadków. Tomisław na ataku, ewentualnie na obronie, zawsze minigun. Dobra, wasz heavy sobie gra tutaj. Lepiej, żeby nie grał tutaj, bo tutaj mogą go zespamować, czyli wasz heavy gra tutaj. Ty tankujesz trochę heavy'ego, jak jest obijany, to sobie może zagrać tutaj tą krawędź, nie? Ewentualnie zeskoczyć, no. Możecie spróbować zagrać teleport w domku. To jest całkiem fajna sprawa, ja tam prawie zawsze wygrywam na tym Tak, jeżeli nic się nie dzieje, to możecie zagrać solda na topie też na B, nie? Bo na początku nie bez sensu jest stawiać solda na A, czyli stawiacie solda na B z kończem. Sold agresywnie gra tutaj, na samym początku gry, nie? Może nawet tutaj spróbować zespomować. Z tego spota, jak ma oryginala czy coś. Heavy gra tu za nim, nie? I próbuje nabić kończa na soldzie. Potem sobie możesz cofnąć nawet. Soldem się łatwo cofa, no bo jeżeli oni idą na E, no to sold sobie cofa ten. I z tego spota spamuje punkt, nie? Czyli sold bierze tego healthpacka, nie wychodzi z tego spota i po prostu spamuje punkt. I tak, jak wy bronicie B na blisko, to mówię, wasz demo musi być agresywnie. Pyro gra za demo. Nie spajczykuje tutaj, za snajperem trochę. Jeżeli podchodzą, to ich odpycha, nie? Medyk musi się odwracać, to znaczy... Medyk nie może patrzeć tylko tak. Połową zajęcia medyka jest odwracanie się, to znaczy sprawdzanie, czy spaj nie idzie za kombo tak naprawdę. Czyli łapiesz kogoś i grasz tak naprawdę tyle samo patrzysz do tyłu, co do przodu. Czy stanie w dispie to jest dobra praktyka tutaj? Nie. Ogólnie nie, to jest dobra taktyka sytuacyjna, tak z ogólnie to słowa. Dobra, co jeszcze? Jeżeli snajper idzie dropa, no to zwykle twój demo powinien go zaspamować, to znaczy on może oddać jeden strzał, ale ty spróbujesz to zdodżować i wasz demo zaspamuje snajpera tutaj. Jak cofacie? Centry tutaj, klasycznie. Demo gra tutaj, pyro za demo. Heavy może sobie grać ten corner. Grać sobie ten corner. Wtedy gra mniej więcej tutaj. Czasem musi uważać na spaja, spaj może wyjść właściwie za każdego rogu, nie? Także tu trzeba bardzo uważać. No ale nie ma lepszego spotu dla medyka, no bo tak naprawdę w każdym innym spocie możecie snajper wyciągnąć. Ja jeszcze chciałem na chwilę do tego dispa wrócić. Dispa najłatwiej spuszować, jeśli medyk siedzi w dispie, najłatwiej po prostu zbombować na niego wszystkim, czy co? No grać normalnie, jakby siedział gdziekolwiek, no. Jakby w dispie czasem obrażenia są... zniwelowane, czasem nie, to nie jest dobra taktyka, bo medyk stoi w miejscu, łatwo go sforsować, no. Nie może uciec z tego dispa, tak? Jak zastikujesz za nim, no to co on zrobi? To jest, mówię, sytuacyjne, jak jest medyk goniony przez scouta na przykład, to może się schować w dispie czy coś, czy jak snajper skacze, no to może się schować w dispie, tak? No ale nie siedź w dispie cały czas, bo to jest do dupy, no. I tyle. To wynika z wielu rzeczy, ale ogólnie nie polecam. Dobra. No dobra, to tak jak tu stoicie, to głównie Uber na Pyro. Pyro stara się odepchnąć ich z tego słopa, nie? Czyli jeżeli oni używają pierwsi, mają nawet górę, wy używacie w tym momencie, wasz Pyro ich słucha, wasz demo idzie za Pyro, możecie ich pogonić aż do... dotąd, nie? Ważne, żebyście nie skakali na dół, chyba że ich złapicie i przejmujecie znowu B, no to wtedy możecie w Warhol to zrobić. Okej, okay, broniąc ten punkt, nie zostawiamy nigdzie scouta na flance? Kto patrzy ogólnie? Scout i spy. Scout i spy, dobra. Spy sobie siedzi gdzieś w white roomie. Nie wiem, tu czasem siedzą spaje. Widziałem tutaj spaje. Scout ważne, żeby nie padł. Ogólnie to scout sobie siedzi w jakimś takim spocie typu ten, by nie mógł go dogonić nikt, nie? Po prostu jak widzi, że idą, to cofa, nie? Ewentualnie kampi się chwilę i potem spróbuje spuszować. Tak, czyli scout gra na info. Scout nie walczy w tym white roomie, nie? Jak dostaje info, no to sold cofa z B, idzie do tego spota i może pomóc scoutowi i wtedy mogą walczyć tutaj, nie? Dobra, jeżeli oni by puszowali E od razu, jedyne co robicie... Heavy tutaj. Pyro tutaj. Demo tutaj. Medic tutaj. Jedyne co robicie, to spamujecie punkt po prostu. Nic więcej. Oni nic nie mogą zrobić, jak spamuje się punkt stąd. Dobra, cofacie tędy. Co tak, demo sticki tutaj. Sniper w tym spocie.
Holdujecie to, dopóki bramy się nie otworzą. Jak bramy się otworzą, oddawajcie konektor, bez sensu jest go holdować. Co robicie? Holdujecie C pasywnie, to znaczy Heavy sobie może grać tutaj. Demo Sniper tutaj, będę gdzieś tutaj. Ewentualnie z Heavy. Jak podchodzą C, to próbujecie ich sforsować i jeżeli macie szansę, to użyć na nich, jeżeli nie, to po prostu cofacie. Ber, gdzie się tutaj najczęściej deklokujesz? Na C. Na C? No. No w rogu. A, czyli tam... Tak, zwykle ja też, tutaj, gdzie jest... Tak, tak, teczkę. Dobra. Samo. No, w każdym razie nie holdujcie C jakoś bardzo, nie? Nie stawiajcie centry na C, to jest słaby pomysł, nie polecam. Jak holdujecie C, to wasz rank powinien już zacząć je holdować, nie? Czyli ze scoutem idzie, ze spajem najlepiej, żeby nie był sam. Ktoś musi go coverować, nie? I stawiacie sobie centry gdzieś tutaj na przykład. Dobra, co tam jeszcze zostało? Jak odpuszczacie C, cofacie sobie ty. Respen cofacie. Idziecie do White Rooma. I teraz tak, jeżeli holdujecie White Rooma, Supra, ty nie możesz pikować tego sideline'a. Nie? To jest najgorsze, co możesz zrobić, grać w tej linii gdzieś. Ja albo grasz tutaj. Ja zwykle stoję przy tej dużej apteczce. No i tak, jeżeli oni wchodzą na punkt, to używacie sobie stąd. Znaczy spamujecie ich ile się da, jeżeli macie problem, to używacie, nie? Tutaj nie musicie się spieszyć z używaniem, no bo punkt się bardzo długo gapuje. Dobry spot dla snajpera to jest to okienko, ale nie może grać sam, nie? To znaczy wasze kombo sobie gra tam. Bez sensu, żeby snajper grał z wami, bo dostaje ten sam spam. Czyli dobrze jak gra tutaj, nie? I tak, jeżeli wasz rank ma cały czas centry na topie, no to jest super i możecie to holdować, nie? Jeżeli nie, no to snajper może być zraszowany i wtedy fajnie, jakby na przykład scout poszedł po prostu z nim. Patrzył, czy nikt go nie raszuje, nie? Czy spaj się nie deklokuje na waszym snajperze i tak dalej, nie? Potem scout może iść na przykład tędy na plecy sobie czy coś. I taktyka polega na tym, że nie możecie feedować za bardzo, nie? Głównie chcecie ich zepchnąć z punktu, nie chcecie ich za bardzo kontestować, tak? Jeżeli snajper jest w okienku, to spaj pierwsze co robi, to idzie po snajpera. To jest dość ważne. Okej. No i właściwie to wszystko, no. Dobra, ja jeszcze też mam pytanie, czyli tak naprawdę jeśli powiedzmy mamy przewagę Ubera, to w ogóle nie wchodzimy do White Roomu z powrotem, czyli macie przewagę Ubera na obronie? No. To trzymacie sobie White Room, no i tyle. Jakby nic nie robicie, o to chodzi właśnie. Dobra, bardziej chodzi o to, że jeśli ten White Room stracimy, tak? Na przykład jesteśmy już na D i to my go jakoś odbijamy, czy... Jak to wygląda? To zależy, no jeżeli macie jakieś piki na nich, to możecie odbijać, no. Bo jeżeli stracicie White Room i macie równe Ubery, to najlepiej blokować wtedy z tego konekta, nie? Czyli stąd ktoś może iść dołem, na przykład demo może iść dołem, nie? Ale ogólnie blokuje się z BC, jeżeli stracicie i się boicie odbijać. Jeżeli macie dobre piki, na przykład nie wiem, medic impact, demo impact czy coś, to możecie spokojnie sobie wejść do White Roomu, nawet użyć scout demo, wypchnąć wszystkich, przejąć White Room, nie? Dobra, ważny tip, jeżeli nawet padnie wam dużo osób, to nie panikujcie, to znaczy, jeżeli padnie wam nawet 6 graczy i mają, nie wiem, 15 sekund do spawna i ty zrespisz, Supra, nie? Bo ty medykiem grasz, tak? Tak. No, jeżeli ty zrespisz, to nie wychodzisz z respa, czekasz, aż ludzie zrespią, nie? Hmm. Bo to jest błąd, który bardzo dużo ludzi popełnia, to znaczy ludzie na przykład od razu próbują retake'ować pozycję, jak połowa graczy nie żyje, nie? Okej. Jeżeli czekasz na wszystkich, mówisz, czekajcie, przegrupowujemy się, nikt nie pushuje, nie? Dobra. Potem ja wchodzicie, macie dużo czasu, naprawdę macie bardzo dużo czasu, żeby zrotować sobie i zblokować punkt. Okej, okay, w przypadku, gdy na przykład już właśnie mój team pada na D i właśnie mamy taką sytuację, że to bardzo dużo ludzi pada i ich team przejmuje E, czy wtedy po prostu wychodzimy B, C, jeśli bardzo mocno jest chronione przejście z DE, czy w ogóle wyjście z dołu się opłaca? Bo widziałem, że sporo teamów wychodziło z dołu, tędy. Część teamów wychodzi z góry. Właśnie tędy, no. Że na przykład demo stikuje punkt. Znaczy demo jak tędy wychodzi, to jest spoko, tylko musicie się upewnić, że nikt tu nie kampi, nie? Mhm. Demo stąd jest spoko. Heavy Pyro Connect, nie? Dobra.
chyba tyle. Reszta ma jakieś pytania? Bo ja widzę, że już część wyszła, bo już nie mogę siedzieć. Nie. Ale w sumie mam jedno. A to jeżeli nasza flanka na przykład, powiedzmy, że ich flanka jest 10 razy lepsza. I po prostu tych niektóre akcje, co polegają na flance, w ogóle nie wychodzą. To próbujecie postawić kombo... więcej osób na flance. Albo a. Ewentualnie kombo spusuje flankę, nie? I spróbuje złapać jakiegoś pika. Okej, spoko. Ważne, dobra, żeby wasza flanka nie próbowała grać zupełnie bez heala, nie? To znaczy, jak sobie nie radzicie na flance, no to cofacie po heala, ewentualnie na przykład ze spajem się zgrywacie, czy pyro do was idzie, nie? Mhm. Nie ma sensu, żebyście walczyli dwóch na dwóch. To jest największy błąd, jaki można zrobić, nie? Znaczy, duelować się z nimi 2 na 2. Zawsze próbujecie zdobyć przewagę gracza, nie wiem, wepchnąć jakiegoś tam, mówię, no spaja na przykład gdzieś, żeby grał koło flanki, nie? Spoko. Dobra, jeszcze mam tutaj pytanie o proporcje heal, dlatego, bo ja ostatnio przegiełem pałę z leczeniem heavy'ego. jakie twoim zdaniem proporcje heal'a są najlepsze? Cicho bądź, Claymore. Na tej maszy? Tak. Heavy jakieś 30, z demo 28-30, coś tam. No, a nie 50. Nie, jakby heavy'ego nie ma co tankować za bardzo, ale heavy też jest bardzo mocny na tej mapie, nie? Heavy może nawet top damage'ować na tej mapie, jeżeli gracie w midzie. To nie będzie coś takiego, że demo źle gra, tylko po prostu no, heavy jest w stanie naprawdę, na przykład stąd jak oni pushują, jest w stanie zabić 6 osób tutaj, nie, jeżeli są słabi. To jest chyba jedyna mapa, na której heavy jest tak mocny. Bo tak naprawdę no, na każdym rogu się może zakampić heavy, tak? No to jeżeli jest ma dobrego aima, no to wszystko może zrobić. Właśnie głównie z tego powodu, że to jest zamknięta mapa, tak, bo tak to nie ma konkurencji z demonem. Dobra, jakbyście próbowali E pushować, to taki deal jest, że sentry chcecie postawić tam, nie jakbyście próbowali pushować A i E, bo nie macie czasu. Tak. Scout idzie ze snajperem, to jest bardzo ważne. Scout, snajper i Yanki dom lewą, nie? No. Nie możecie zostawić samego snajpera albo samego Yanga, to jest masakra, jeżeli to zrobicie. Wasze combo idzie sobie tędy, jego stawiacie tutaj, żeby sobie spawnował respa. Demo stara się postawić sticky tutaj, jeżeli ma czas, jeżeli nie ma czasu, to po prostu gdzieś tutaj. Próbujecie przepchnąć solda dołem, nie? To znaczy puszczacie solda nawet z tym, z Engiem, nie? On whipuje sobie Enga. Idzie tędy, idzie po apte. Skacze sobie górę. Czeka, aż kombo będzie puszowało i próbuje spikować demo, nie? Tu łatwo spikować demo, jeżeli oni tego nie kryją, a rzadko kto to kryje, nawet w jakimś prem czy coś, więc... Jasne. Więc jakoś tak to wygląda, nie? Ważne, żeby wasz Eng był w stanie postawić działko, no to jest najważniejsze tutaj. Czyli sobie puszczacie 3 albo 4 osoby nawet lewo, nie? Tak. Nie no, Kowal zawsze na to narzeka, także na pewno kiedy będzie z nim będzie pójdę. No po prostu najlepiej, żeby Salt z Beachem z nim poszedł. Bo Salt z Beachem sobie idzie tutaj, nie? I potem sobie skacze od razu Wander, nie? Jeszcze ma speeda dodatkowego. No. I łatwo tu wychodzi, tak? No i może zrobić pika. A czy tam też, bo czy tam też jakoś bierze się combo, żeby stało na przydziałku? Ale gdzie jest co? W sensie jak że tam... combo tam? Tak. Nie. Nie tutaj. Życiu. Nie na tym punkcie. Dobra. Jak pushujemy? No ogólnie to próbujecie zblokować tego spota, nie? Demo może pomóc heavy'emu trochę tutaj, nie? Czyli na początku może postawić sticky jakieś, nie? Ale ogólnie... Co chcecie zrobić, to chcecie obstawić, żeby wasze combo było w tym spocie, nie? Znaczy wasz medic jest tutaj, wasz demo sobie stikuje to na przykład, nie? Tak. Wasze combo ma tą pozycję, macie działko tutaj, wasz sniper jest tam, nie? To wtedy oni mają tylko tego spota, żeby skontestować cokolwiek i wasz sniper to patrzy. Okej. Okay. Czyli to w sumie jest taki counter na pyro, który odpycha wszystkie do przepaści. No w sumie to tak. No tak, trochę. Tak, jakby ten salt jest kluczowy, nie? Jeżeli wasz salt jest w miarę dobry, no to on w stanie pogarnąć to. Okay. Dobra, dzięki jeszcze, wielkie. Nie, to wszystko. Dzięki wielkie. Dzięki. Powodzenia na razie. Cześć.